Dobry wieczór Państwu. Witam wszystkich bardzo serdecznie w imieniu Studium Filozofii i Historii Idei WSFT. Naszym gościem w ramach naszego cyklu spotkań jest profesor Marek Węcowski, autor tej książki, oczywiście, o której wszyscy już wiemy. Książki, która nas wprowadza w świat starożytnej Grecji. Książki, która nas wciąga w ten świat. Pomyślałem sobie w pewnym momencie, że mamy dobrze. Niektórzy muszą 10, 20, 30 lat uczyć się greki i innych rzeczy, żeby w ten świat wejść. A my mamy tylko, łatwiej mamy, taka szybka droga do wejścia w świat starożytnej Grecji. Właśnie poprzez pokazanie, przybliżenie takich historii, postaci z tamtych czasów. Porządek naszego spotkania będzie taki tradycyjny. Ja będę zadawał pytania, a pan profesor Marek Węcowski będzie dawał odpowiedzi. Może zapytam, pierwsze pytanie, może takie osobiste. Dlaczego historia starożytna? To już tyle lat. Dlaczego dla mnie osobiście? Tak. Skąd ten wybór? Prawdę mówiąc, nie pamiętam zupełnie tego, bo zawsze mi się to wydawało szczególnie interesujące. A potem trochę przypadkiem moja nauczycielka historii w podstawowej szkole przekazała mi, teraz to się nazywa pewnie folder reklamowy, wtedy to była kartka papieru źle skserowanego, na której znajdowała się reklama, powiedzmy, powstającej świeżo, może nie był to pierwszy rok, ale jeden z pierwszych lat klasy o profilu klasycznym w liceum Mikołaja Reja w Warszawie. A ponieważ pozwalało mi to uciec z kilku ostatnich lekcji, żeby pojechać na organizacyjne spotkanie, no to bardzo skorzystałem z tej okazji szybko i spodobało mi się. To zresztą było dość szczególne spotkanie, ponieważ czasy były to dość trudne, stan wojenny i taki element dyscyplinowania uczniów przy każdej okazji występował, więc w ramach reklamy tej klasy i szkoły przedstawiono nam klasę, a potem kolegę, który nie zdał do następnej klasy, żebyśmy zobaczyli, jak wygląda taki ktoś, kto nie zdaje. Był to zresztą obecnie bardzo mój bardzo dobry przyjaciel i bardzo zdolny grafik, który wtedy miał po prostu jakiś czas taki w życiu, że nie zależało mu na szkole, ale do dziś pamiętam ten sposób reklamowania szkoły średniej przez takiego bardzo no, prostego dyrektora, który chciał nam pokazać, że jest to szkoła, gdzie się poważnie traktuje edukację i w związku z tym tu jest egzemplarz człowieka, który nie zdał do następnej klasy. Bardzo zależało na tym, żeby przed frontem wojska takiego człowieka pokazać i pomyślałem sobie, to jest miejsce, które mi się bardzo podoba. No i tak już zostało. No to chyba jest pierwsza analogia do greckich czasów. Znajdzie się przykłady takich pokazywania. Tak jest, oczywiście. Ofiary, oczywiście. Żeby zmobilizować innych, żeby nie szli tą drogą. Przejdźmy do pytań dotyczących książki. Książka mówi o wpływie, znaczy książka wprowadza nas w świat starożytnej Grecji, natomiast ona też ma taki aspekt przyglądania się temu, jak tamten świat, on jest właściwie zamierzchły. Praktycznie dla nas on jest no, w jakimś tam sensie nieobecny. Współczesna Grecja no, nie będzie nam mówić wprost od razu, jak są jakieś zabytki, ale nie widzimy tego bezpośrednio. Już chyba świat łaciński jest bardziej, on jest, ten rzymski świat jest bardziej widoczny w naszym świecie, więc gdybyś mógł powiedzieć,
Jest jakaś taka starożytna Grecja, gdzieś tam kiedyś. No i ona jakoś przemawia. Czy jest coś takiego, jakiś głos, tej przesłanie starożytnej Grecji, jakieś takie dominujące, które można byłoby wychwycić? Ponoć jest takie pismo, mówią wieki, więc one mówią, przemawiają do nas. I czym do nas przemawia ta starożytność grecka? Mówią wieki, to pismo, w którym przez 20 lat chyba pracowałem, więc część pomysłów, które w tej książce się znalazły, jakoś tam pewnie od tego czasu w głowie mi krążyła, ale z tym, co stara nam się powiedzieć starożytna Grecja, jest oczywiście więcej problemów niż wyjaśnień. Ja bym powiedział, że dla mnie taką inspiracją podstawową i tym głosem, który starałem się wychwycić i przekazać, to był głos, który dochodzi do nas w sposób bardzo paradoksalny i to szczególnie w Polsce i w naszej kulturze, a mianowicie, tu powinno paść nazwisko, które nie padło w tej książce, ja bardzo tego żałuję, ale może raz, ale nie było okazji, a mianowicie Leszka Kołakowskiego. Otóż Kołakowski w różnych swoich esejach próbował trochę wtedy pod prąd, kiedy pisał w latach 70. czy potem 80., pokazywać, czym jest myśl europejska. Mówiąc w ogromnym oczywiście, brutalnym skrócie. I też w takim brutalnym skrócie mówiąc, starał się pokazywać, że jest to myśl, która sama siebie kwestionuje, sama siebie pożera, sama ze sobą walczy i z tej walki wychodzi coś ciekawego. Otóż dla mnie jest interesujące to, że Kołakowski oczywiście interesował się antykiem, ale jednak widział korzenie tego wszystkiego gdzieś w początkach, powiedzmy, reformacji, może wcześniej, w każdym razie w chrześcijaństwie. Ja czytając dawno, dawno temu, pierwszy raz właśnie w liceum może, Kołakowskiego, miałem wrażenie, że aż się prosi, żeby tę myśl przeciągnąć dalej w czasy zwłaszcza greckie i zobaczyć, czy też pokazać, że ten pomysł na kwestionowanie samych siebie i siła, która z tego wynika, siła kultury, która wynika właśnie z tego, że nie mamy albo nie powinniśmy mieć tematów tabu sami w swoim własnym myśleniu, które by nas powstrzymywały czy zatrzymywały w możliwości kwestionowania tego, co myślimy, tego, co robimy i w konsekwencji stałego takiego przewartościowywania własnej kultury, własnej polityki, że to jest coś, co ja bym chciał bardzo zobaczyć u Greków, tak jak Kołakowski widział to w chrześcijaństwie, a potem w epoce nowożytnej, poczynając od reformacji. Ale to jest połowa odpowiedzi, bo druga połowa jest taka, że w ogóle pomysł, żeby takiego przesłania szukać, jest sam w sobie bardzo problematyczny. I to nie tylko dlatego, że to jest odległa przeszłość, w której poszukiwanie analogii czy poszukiwanie dla nas jakichś podpowiedzi jest zawsze zawodowo dla historyka kłopotliwe. To jest zawsze pytanie, czy zawodowy historyk ma prawo takie rzeczy robić, który powinien patrzeć na to wszystko z dystansem i maksymalnie oderwać się od przedmiotu badania. Ale w wypadku starożytności jesteśmy w tej koszmarnej sytuacji, jako historycy filozofii, filologowie klasyczni, że musimy brać pod uwagę te dwa wymiary, te dwa osobne i pozornie sprzeczne wymiary. Jednocześnie bliskość i odległość. Ja nie dalej jak dzisiaj rano kłóciłem się, może złe słowo, ale spierałem się z żoną, teraz wiele jest takich pomysłów, żeby zmieniać kanon lektur szkolnych. Wyrzućmy to, dodajmy tamto. No, dla mnie są to dyskusje absurdalne, ponieważ kanon polega właśnie na tym, że patrzymy na coś, co jest wciąż dla nas jakoś ważne, ale z drugiej strony jest już zamknięte. Dlatego możemy o tym mówić jako o kanonie. Coś, do czego mamy dystans i dyskusję o tym, która z powieści znakomitych napisanych w roku ubiegłym powinna być czytana w ramach kanonu szkolnego, jest dla mnie dyskusją przedziwną. Powinno się czytać współczesne powieści, ale kanon szkolny nie jest od tego. Jest od tego, żeby pokazać coś, co nawet to złe sformułowanie przetrwało próbę czasu, bo to wygląda tak, jakby wszystkie rzeczy, które powinniśmy czytać w szkole
tę próbę czasu przetrwały na wszystkich poziomach, ale coś, co jest ważne w kulturze, dlatego właśnie, że jest już zamknięte. I to zamknięcie, ta odległość, to oderwanie nie tylko pozwala zrozumieć wartość, ale pozwala nam spojrzeć z pewnego dystansu. I okej, to jest w porządku. Ale kiedy dochodzimy do spraw klasycznych, a zwłaszcza greckich, to okazuje się, że takiego zamknięcia nigdy nie ma, nie było, albo raczej było, a potem okazało się otwarciem, i że ta ciągłość jest w gruncie rzeczy cały czas jakoś obecna. I to wcale nie jest zawsze dobrze, bo ten kanon przez to, że jest ciągle jakoś tam dla nas żywy, rodzi pytanie o to, jak w tym kanonie zmieścić nasze czasy. I oczywiście karykaturalnie można powiedzieć, no niestety niektórzy tak nie tylko karykaturalnie się wypowiadali, że dość już literatury dawno zmarłych białych mężczyzn i trzeba to czymś uzupełnić, czymś dodatkowym wesprzeć, żeby ten kanon literacki, także starożytny, jakoś wzbogacić. To jest trafny postulat, bo nasze potrzeby, nasze oceny, nasze systemy wartości się zmieniły, ale w wypadku starożytnej Grecji jakoś nie do końca się zmieniły. I w związku z tym znalezienie jakiejś takiej drogi pośrodku pomiędzy tym, co jest, może być albo nie może być aktualne i tym, co daje nam możliwość spojrzenia z zewnątrz, z dużej odległości i także oceny tego właśnie, no to jest dla takiej publicystycznej, powiedzmy, gałęzi wiedzy o starożytności, oczywiście, jak sądzę, rzecz korzystna. Ale i dla akademickiej dydaktyki, i dla pracy naukowej to jest już rzecz bardzo trudna. I kiedy te role się mieszają, jak w moim wypadku, kiedy pisałem tę książkę, no to zaczynają się różne kłopoty. Ten wątek kwestionowania siebie, który pojawia się w książce w kilku miejscach, po raz pierwszy pewnie w omawianiu Homera, no dla mnie był no miłym zaskoczeniem, w ogóle no taki miód na moje serce. Ja przez jakiś czas, zresztą myśmy tutaj razem w naszym studium czytali teksty Platona, te dialogi, teraz czytamy Prawa, bajeczna rzecz, chociaż trochę długa. Więc i na różne sposoby doszedłem do jednego przekonania takiego, że Platon, tak jak on jest przedstawiany w historii filozofii, on jest przedstawiany jako taki no, modelowy dogmatyk. To znaczy, to jest człowiek, Platon naucza, Platon uważa, Platon sądzi. I to jest doktryna platońska i to jest platonizm, różne są platonizmy. Platon naucza o wiądówce dusz, Platon naucza o tym państwie koszmarnym pierwszym, prawzorze państwa totalitarnego i tak dalej. I doszedłem do takiego przeformułowania, no ta lektura jakby do tego skłoniła, inne rzeczy, że Platon może nie tyle naucza jakichś poglądów, tylko on bada różne tematy. On jest badaczem, więc on bada wnikliwie temat wędrówki dusz, nieśmiertelności dusz, bada temat, jak zbudować państwo, czy jeśli by się dało, to byłoby fajnie, gdyby się dało, więc w trybie warunkowym. I czytając twoją książkę, no ucieszyłem się, że to Platon to nie jest wynalazcą tej metody. On jest właściwie, to jest cała tradycja grecka, która bada alternatywy, bada warianty zachowań. Też krótko mówiąc, no Homer nas nie uczy, nie daje wskazówek, nie jest książką moralną, tylko on, jeśli uczy, to jakoś inaczej. Mógłbyś kilka słów na ten temat? No tak, ale zaczynając od Platona, bo można powiedzieć, że to jest trochę kwestia konwencji literackiej, kiedy patrzymy na jego ucznia, na Arystotelesa, który po prostu wybrał, oczywiście po czasie, kiedy próbował jak Platon pisać i nauczać w podobny sposób, wybrał inną drogę, wybrał drogę, powiedzmy, wykładów, które były rozważaniem, oczywiście znowu w pewnym skrócie, aporii,
czy to jest tak, czy to jest inaczej. Tylko jeszcze część z tych jego dzieł tak zwanych to są dzieła rekonstruowane z notatek jego uczniów, który on tego nigdy sam nie napisał w takiej formie, w jakiej to jest, więc nie do końca jesteśmy pewni, jak on nauczał, ale widzimy, że to jest ten właśnie ta szkoła myślenia, w której rozważamy pewne problemy. Oczywiście czasami dochodzimy do jakichś wniosków nawet pragmatycznych, jak u Arystotelesa, u Platona mniej, ale na pewno jest to bardzo głęboko zakorzeniona myśl, a my, ponieważ Platona mamy w pewnej formie literackiej, w której zwykle okazuje się, że jeden z rozmówców, zwykle, znowu w uproszczeniu, ma rację, no to szukamy w nim nie tylko na poziomie intelektualnym dogmatu, ale właśnie szukamy tej racji, która jest wyższa niż inne racje. No ale można powiedzieć, może z pewną przesadą, że Sokrates jest tylko jednym z aktorów w jego teatrze, może najciekawszym, ale właśnie no, próbującym sprawdzać różne drogi myślenia i na tym poziomie może lepiej potrafilibyśmy pogodzić obraz Sokratesa, który mamy u Platona, z obrazem Sokratesa, który mamy u Ksenofonta, który jest bardzo różny od platońskiego pod wieloma względami, właśnie no, na pewnych poziomach mniej dogmatyczny. Ale wracając do Homera, to tutaj bardzo wyraźnie widzimy, jak wyjątkowa jest to literatura na tle literatury, po pierwsze, świata, z którego Homer wyrósł, powiedzmy szeroko mówiąc, wschodniej części basenu Morza Śródziemnego z przyległościami, z jej literaturą, która w dużej mierze ma charakter mądrościowy, to znaczy pojawia się taki czy inny utwór, w którym, oczywiście nie tylko, bo Gilgamesz jest niezwykle podobny do tej metody, nazwijmy to, greckiej pod wieloma względami, poprzez to, że raczej kwestionujemy pewne prawdy niż je pokazujemy, ale bardzo jest to wyjątkowa sytuacja. W Grecji od samego początku to jest, no, można powiedzieć, standard, chociaż nie stuprocentowy. I w tym standardzie mieści się właśnie to, żebyśmy starali się zobaczyć na przykład naszego przeciwnika jako kogoś, kto może mieć moralnie rację. Może mieć rację w najgłębszym humanistycznym znaczeniu tego słowa. Jak rację mają ją raczej Trojanie niż Grecy, chociaż oczywiście ktoś mógłby powiedzieć, że samo to pytanie, kto ma rację, jest anachroniczne. Ale dla mnie jest również ciekawe to, co się potem dzieje z Homerem w kulturze europejskiej, kiedy od pewnego momentu już będzie czytany bardzo jednowymiarowo, jako, nazwijmy to, wzorzec etosu rycerskiego. No ale to jest tylko jedna ze stron. Nasz świat, późniejszy rozwój naszej kultury, tego Homera strasznie zawęził. Ani to źle, ani dobrze, bo nam to było najwyraźniej w kolejnych stuleciach epoki nowożytnej potrzebne, ale od wczesno-nowożytnej epoki poczynając, ale to zawężenie było realizowaniem w naszej kulturze jednej z możliwości, którą nam daje Homer, są i inne. I może stąd też taka, słowo jest bardzo niedobre, ja go bardzo nie lubię, ale czasami nie sposób go nie użyć, aktualność tekstów, zwłaszcza starożytnych tekstów greckich, bo kiedy się specjalizuje intelektualizm antyczny i są to po prostu teksty, mówiąc tak znowu bardzo redukcjonistyczne, filozoficzne, no to wtedy po prostu wiemy, że one są interesujące jako teksty filozoficzne. Ale tu mówimy o tekstach, które nie są takowymi, które do tego nie aspirują, ani jeszcze nawet nie wiedzą, że może być coś takiego jak filozofia, i dają nam całe spektrum możliwości i my mamy sobie wybrać. Ale ten wybór jest zaprogramowany przez tych właśnie pisarzy. I ta niejednoznaczność albo bogactwo opcji, które możemy wybrać, z którymi się możemy utożsamić, a najlepiej z żadną z nich, tylko z konfliktem pomiędzy nimi, no jest tym, co nadaje ten wyjątkowy walor starożytnym Grekom, bo to nie jest ich grecki geniusz, ale również to, że mówimy o tekstach, które powstały przed momentem, kiedy w dziejach Europy nastąpiła ta fundamentalna z Platonem i jego rówieśnikami, bo to nie tylko Platon, to na przykład Izokrates, jego kolega, twórca retoryki formalnej, kiedy następuje specjalizacja intelektualna.
gdzieś od początku, od końca V wieku mamy świat, w którym ktoś jest filozofem, ktoś jest geografem, ktoś jest historykiem. Wcześniej tego świata nie było. Ludzie mogli być wszystkim naraz, nawet nie wiedząc, że są filozofami. I w związku z tym też ich intelektualne podejście, ich oferta, że tak się wyrażę, była niezwykle szeroka i ciekawa. Potem przychodzi specjalizacja i właśnie w dużej mierze następuje tej kultury zawężenie. Ono nie zawsze oznacza dogmatyzację, ale może oznaczać oczywiście dogmatyzację tej kultury, bo no, w szkole platońskiej potem dogmatyków mamy na pęczki. Ale Platon chyba jeszcze takim nie był, zresztą on jest na tej granicy. I z tego punktu widzenia, jak sądzę, on, jego współcześni, no, myślą Homerem na tyle głęboko, że potrafią jednocześnie z tego Homera korzystać, ale też się z niego śmiać. Lub raczej z tego, jak Homera używają ludzie, którzy myślą o nim jednowymiarowo. Tu z kolei właśnie kolega, może niekoniecznie przyjaciel Platona, czyli Ksenofon, z jego biesiadą przychodzi, gdzie mamy po prostu monumentalną parodię ludzi, którzy myślą, że Homer jest źródłem mądrości i tę mądrość jednowymiarowo traktując, okazują się głupi, szukając na przykład u Homera recepty na wygranie wyścigu rydwanów, bo przecież Homer tak genialnie opisał wyścig rydwanów, ale Platon też to robi w swoim dialogu, na przykład w Ionie, kiedy pokazuje, jak głupi deklamator Homera, który myśli, że zjadł wszystkie rozumy, będzie szukał mądrości u Homera tak naprawdę tylko po to, żeby znaleźć własną głupotę i obnażyć ją publicznie. No więc ta gra z Platonem wielowątkowym, a jednocześnie tak samo jak wszystko inne, będącym potencjalnym przedmiotem krytyki, jest w tej kulturze nieustanna. I część z tego jest po prostu historycznym przypadkiem, to znaczy jesteśmy w kulturze, która się rozwija przed pojawieniem się specjalizacji intelektualnej. I w konsekwencji ona jest po prostu inna. No, te interakcje, ten intertekstualizm, że tak się wyrażę, jest po prostu istotą intelektualnej kultury, a potem przestaje nią być. Każdy ma swoje pudełko czy swoją szufladę, ciekawą, bogatą, wielką i w ramach niej pracuje. Tak, tutaj ten wątek kwestionowania samego siebie, czyli poddawanie wątpliwości, rozważania różnych alternatyw, czy ten rodzaj krytycyzmu, mnie zastanawia jedna rzecz, pewnie nie, na to nie będzie odpowiedzi, ale albo będzie trudna odpowiedź, ponieważ to jest strasznie nowoczesne, w tym sensie, że to dzisiejsze nasze czasy od pewnego momentu, także te filozoficzne, no one jakoś zderzyły się z dogmatyzmem i szukają ucieczki z tego. Mamy takie słynne powiedzenie Charlesa Peggy, myśleć przeciwko sobie samemu. No ale w filozofii to już jest Kant i tak dalej, czyli gdzieś jest, nie mówiąc długo, gdzieś jest jakieś nagromadzenie dogmatyzmów, które jakby pęka i współczesne czasy nasze są próbą rozwijania na różne sposoby myśli krytycznej. I stąd moje pytanie, jak działa historyk? Historia ma swoją historię, historyk jest dzieckiem swojej epoki, więc wynajduje w tej starożytności tą krytyczność, a historycy sprzed iluś tam lat nie widzieli jej, bo teraz są te, pani profesor Stewnicka miała wykłady w naszym studium o kobiecie jako temat w starożytnej Grecji i kiedy się to pojawia, kiedy w ogóle są jakieś informacje na ten temat, no to jest znak czasu, to znaczy taka epoka jest, że te tematy pojawiają się, więc także ta krytyczność być może, no i teraz jest takie pytanie metodologiczne, czy my tam widzimy to, bo chcemy widzieć, czy też dostrzegamy to, ponieważ nasza epoka jest wrażliwa na te tematy. A może nasza epoka znalazła środki wyrazu, ponieważ jakoś głęboko jest dziedzicem tamtej epoki. Ja nie potrafię na pytanie tak szerokie odpowiedzieć. Mogę powiedzieć znowu trochę z perspektywy indywidualnej, że no wszyscy jesteśmy nie tylko swoimi, jakby uwarunkowani tym, kim jesteśmy, ale jesteśmy też uwarunkowani przez naszych mistrzów. I jak mamy szczęście,
co w Polsce niestety rzadko się zdarza, bo Polska miała zbyt dużo nieszczęścia w dziejach. Ci nasi mistrzowie to jest jakaś szkoła intelektualna, która sięga powiedzmy 3-4 pokolenia wstecz i można powiedzieć i zobaczyć, jak w tej szkole w dziedzinie historii, filozofii, matematyki kształtują się pewne postawy i pewne wrażliwości i pewne zainteresowania przez powiedzmy 3-4 pokolenia. Tak? To szkoła intelektualna w nauce jest czymś absolutnie podstawowym i Polska ma tego pecha, że te szkoły gwałtownie były ucinane przez nieszczęścia historyczne. Więc one rzadko kiedy się u nas dają tak głębiej poprowadzić. Ale nawet nie prowadząc ich głębiej, pokolenie moich mistrzów, jak Benedetto Bravo czy Ewa Wibrzycka, to było pokolenie, dla którego było zupełnie oczywiste, w oparciu o ich zainteresowania i o ich czasy, powiedzmy lata 50. czy wczesne 60. ubiegłego wieku, że początkiem każdego pytania historycznego i każdego zainteresowania historycznego musi być dokładnie to, o co zapytałeś. To znaczy, musi być historia historiografii. Nie będzie, tak parafrazując trochę Bismarcka, jednego, jemu też to się przypisuje, nie tylko jemu, na starość nie będzie dobrym historykiem ten, kto nie był w młodości historykiem historiografii. To znaczy, musimy zacząć od tego, żeby czytać historyków wcześniejszych od nas, starożytnych, nowożytnych, średniowiecznych i dopiero wtedy, widząc, że historyk to może być bardzo, to mogą być bardzo różne zwierzęta, to mogą być ludzie o profilu stuprocentowo dogmatyczno, bo ja wiem, teologicznym, to nadal będą historycy, nadal będą mieli swoją metodę, to mogą być ludzie zainteresowani cudownościami świata i czarami i magią, ale w swoich czasach tak się myślało, czemu nie, ale będą sobie szukali własnej ścieżki i własnej metody badawczej do ogarnięcia tego świata, który postrzegają w kategoriach, powiedzmy, magicznych. Czemu nie? I każdy z nich, każdy z tych historyków w różnych epokach będzie inny, ale jakoś będzie do nas podobny przez to poszukiwanie swojej metody pracy. Ona w naszych czasach jest inna. Dzięki temu, że tych innych poznawaliśmy, wiemy, że nasza nie jest lepsza, jest inna. I może za 50 lat będą się ludzie z niej śmiali, tak jak dzisiaj my się, jeżeli nie jesteśmy historykami historiografii, możemy śmiać z tych dawnych, ale nie powinniśmy. W takim razie powstaje pytanie, co to jest ten historyk? Otóż to jest ktoś taki, kto próbuje zbadać rzeczywistość swoją i wcześniejszą, ustalając dla tego badania pewne reguły, zapisując ją, ale znowu zgodnie z pewnymi regułami. One w różnych epokach mogą być różne, ale będą się poddawały, przez to, że są regułami, potencjalnej krytyce. I w tym sensie w naszej kulturze powstaje historiografia, powstaje historyk, który należy do tej samej intelektualnej, że tak się wyrażę, formacji, o której teraz rozmawiamy. Ktoś, kto z definicji powinien sam siebie kwestionować. Przy czym sam siebie to niekoniecznie jestem ja, to może być mój poprzednik. Ale ponieważ ja się wywodzę z pewnej szkoły, to też jestem ja. I dopiero wówczas możemy być w pełni historykami. No i oczywiście trzeba trochę europocentrycznie sobie powiedzieć, że nie każda cywilizacja wytworzyła coś takiego, w czym historyk jest z definicji krytyczny wobec siebie, swoich poprzedników, a niekiedy wobec przedmiotu swoich badań. Ta krytyczność jest także tutaj elementem naszego działania i potrafimy pokazać to, powiedzmy, aż do Herodota, nawet wcześniej niż on, do VI wieku przed naszą erą, tę tradycję myślenia w badaniu historycznym. W tym sensie, powiedziałbym, nie ryzykując wiele, że tak ten krytyczny paradygmat, powiedzmy, pojawiający się w myśli europejskiej w różnych momentach zresztą epoki nowożytnej, a potem w XX wieku szczególnie intensywnie, on jest wbudowany w naszą kulturę przez Greków. Czasami się uaktywnia, czasami się nie uaktywnia, ale dzięki nim mamy tę możliwość i to nie tylko taką, że coś odkryjemy, ale że właśnie odkrywając to coś, będziemy już mieli pewne wzory, choćby po to, żeby je kwestionować, żeby je krytykować. W tym sensie myślę, że to jest sytuacja dla nas przynajmniej jednocześnie bardzo luksusowa intelektualnie, no i niekiedy bardzo bolesna, no bo to boli.
jak się krytykuje samych siebie i może też boleć po prostu, bo w tradycji europejskiej tego typu intelektualizm czasami jest przedmiotem prześladowania. To jasne, w Grecji też bywał. Ale to będzie prześladowanie nie dlatego, że ktoś po prostu myśli inaczej, czy też komuś się nie spodobał, tylko dlatego, że należy do tradycji, w której właściwie w każdym pokoleniu ktoś taki się może pojawić. Albo powinien. W tej książce pan, jest kilka takich no, jakby niezwykle takich, jakby to powiedzieć, dramatycznych czy poruszających przykładów tego samokrytycyzmu. Zapamiętałem jeden przynajmniej, a są były dwa. Tukidydes, który, Tukidydes czy ten drugi taki, nie pamiętam nazwiska, taki populista. Oni, Kleon, oni wypowiadają się, że Ateny w V wieku, jak stworzyły ten związek morski, związek polegał na tym, że oni musieli być w tym związku i byli coraz gorzej traktowani, jak nie jako partnerzy związku, tylko jak podlegający. I Tukidydes i Kleon, oni powiedzą, że Ateny w tej epoce funkcjonują w całym świecie jako tyrani. No to rozumieją Państwo teraz, zresztą ta Twoja książka o tym mówi. No to teraz pytajmy się na przykład tych wielkie mocarstwa, Ateny wtedy były mocarstwem, więc współczesne wielkie mocarstwa, które kto z tych znaczących, no nie przypadkowi ludzie jak my, ale ze znaczących postaci tamtych wielkich mocarstw, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Chinach, w Rosji będzie mówić, że my pełnimy rolę tyranów. Więc to jest coś rzeczywiście takiego niezwykłego i poruszającego. Może trochę mam ochotę na prywatę, to znaczy dowiedzieć się rzeczy, które mnie nurtują z tamtej epoki. To może zadam i skorzystam z okazji. Mianowicie jest ta Grecja archaiczna, jest ten świat epoki Homera, jest taka, no tak sobie to wyobrażam, zresztą to z książek raczej moich wynika niż z moich wyobraźni, jest taki świat, w którym obecność wszystkich bogów jest żywa, ona jest jakby realna, no sam Homer jest właśnie taką, jego przesłaniem jest ta aktywna, żywa obecność bogów w tej historii. I teraz moje pytanie jest takie, jak wygląda, bo to jednak przecież trochę blakło, jak wygląda proces, czy można opisać jakoś, tak nie wiem, jest nie tyle schematycznie, proces odchodzenia tych bogów, czy zanikania tych bogów, albo ich kwestionowania, no ono się zaczyna, jakby to powiedzieć, no dosyć wcześnie u tego Ksenofanesa, ale właśnie, jeśli byśmy mogli, bo to jest właśnie interesujące, wczuć się w IV wieku w Atenach ludzie i co oni o tych bogach, mają jakieś wyobrażenie, czy w V, czy jakieś jest przesunięcie, czy to jest jakiś stały konstans, no coś takiego, no bo jakby ten paradygmatyczny, tak jak ja to rozumiem, paradygmatyczna sytuacja jest taka, jak w Homera, no jest tu i tu właśnie weszła Atena i oni są jakby tutaj w tej całej grze, są żywi obecni, a to musi się jakoś zacierać, jak to jest później u tych zwykłych ludzi. To się nie musi zacierać, jak w różnych czasach, oczywiście jest też elementem kultury europejskiej, zwłaszcza od epoki oświecenia, jeden z jej nurtów, to jest taki nurt, który sobie wyobraża, że religia musi zniknąć, albo musi słabnąć, albo musi właśnie wyblaknąć na jakimś etapie. No tylko potem się dziwimy, że ona wraca, czasami wraca w dość nieprzyjemnych formach, a czasami wcale przyjemnych, ale nie znika. No więc ja myślę sobie, że ten proces zanikania religii to jest pewnego rodzaju złudzenie, i zawsze będzie, i w przyszłości też pewnego rodzaju zbudzeniem. Natomiast mamy do czynienia z procesem zmiany w religii i z procesem zmian w środowisku intelektualistów, którzy myślą o religii. Nie wszyscy myślą o religii.
ci, którzy żyją religijnie, albo raz na tydzień żyją religijnie, albo rzadziej, albo raz na rok, mogą nie myśleć o religii. Inni będą o niej myśleć i starać się na także krytyczne różne wnioski wyciągać. I myślę, że w starożytności greckiej ten proces oczywiście da się prześledzić od VI wieku, kiedy pojawiają się tacy, którzy na różnych poziomach starają się wytłumaczyć albo, że to, co Homer i jemu podobni o bogach piszą, to jest kłamstwo, bo bogowie nie mogą być niemoralni, nie mogą zabijać, nie mogą kłamać, nie mogą się zdradzać, nie mogą gwałcić, więc bogowie muszą być dla nas jakimś drogowskazem moralnym, niby dlaczego, ale jeżeli ktoś tak czuje, to będzie starał się albo pokazać, że Homer kłamie i że tak naprawdę bogowie są inni, jak to zrobił Ksenofanes i jego następcy, albo z drugiej strony pokazać, że my źle rozumiemy Homera i powstanie w ten sposób nurt alegoryczny, który będzie starał się zobaczyć u Homera walki sił żywiołów, jak Zeus bije żonę, to nie dlatego, że Zeus bije żonę, tylko dlatego, że żywioły nieba i żywioły czegoś tam innego się ze sobą konfliktują. To jest tylko taki alegoryczny obraz, którego musimy się nauczyć, by zrozumieć, że u Homera są też głębsze pokłady, no właśnie, religijności i wyobrażeń o bogach. Ale jednocześnie w normalnym, codziennym życiu ten intelektualizm niekoniecznie musi się pojawić, bo no, bogowie są przedmiotem kultu. Kult jest dość formalny. Nikt nas nie pyta, co my sobie myślimy o bogach. Raczej musimy wykonać pewne działania, żeby bogowie byli zadowoleni i żeby nam nie zrobili krzywdy. Ale z drugiej strony trzeba też myśleć w tym wymiarze, że Grecy i w ogóle świat starożytny przez swój politeizm jest niezwykle otwarty na nowych bogów. Jak potrzebujemy nowych bogów, to sobie wprowadzimy ich kult. On się nie będzie w niczym konfliktował ze starymi bogami. Moment, kiedy ten konflikt następuje, to jest dopiero wówczas, kiedy po pierwsze pojawia się w pewnym momencie i w ograniczonym zakresie wśród elit intelektualnych rzymskiego cesarstwa moda na judaizm. Nieduża, ale jednak. A potem, kiedy pojawia się chrześcijaństwo, innymi słowy, kiedy trzeba wybrać między jakimś bogiem, a innymi bogami. Cały przedtem czas to jest czas, w którym możemy z naszymi wrażliwościami i naszymi potrzebami religijnymi zmieścić się w dowolnym momencie i w dowolnym miejscu tego świata. Więc ja bym, oczywiście można prześledzić pewną zmianę, pojawienie się nowych bogów, trochę zmian w formach kultu, chociaż tych starych bogów, chociaż nie tak bardzo głębokich zmian, ale jednak jakoś tam możemy je prześledzić. Ale tutaj ani nie widać takiego właśnie znikania bogów. I dla nas jest to oczywiście bardzo ciekawa nauka, bo to czasami no, w XIX wieku, kiedy ludzie próbowali na różne sposoby, także na poziomie terminologii, nawiązywać do swoich europejskich dziejów, pisząc o dziejach starożytnych, mówili o średniowieczu greckim albo o oświeceniu greckim, tak? No to w tym greckim oświeceniu, czyli mówiąc umownie, jak mówili niektórzy XIX-wieczni badacze, czyli powiedzmy w czasach Peryklesa w Atenach, nie bardzo widać, żeby bogowie przestawali mieć niezwykle silną pozycję. Co więcej, tego oświecenia najważniejsi dla nas przedstawiciele są ludźmi niekiedy bardzo głęboko religijnymi, a nawet ludźmi, którzy przez tę religijność są definiowani w oczach swoich współczesnych, jak chociażby Sofokles, który jest uważany za człowieka niezwykle religijnego, sprowadza nowych bogów, jest jako człowiek bardzo religijny, autorytetem dla wielu ludzi, nie tylko jako poeta, jako tragik, a który z kolei w swoich utworach potrafi nam wprowadzić na scenę postaci, które będą się kłócić, czy w świecie ludzi, w świecie polityki trzeba iść za przykazaniami bogów, czy za przykazaniami pragmatyki życia państwowego. Oczywiście straszliwie upraszczam tragedię racji w Antygonie, ale tutaj bogowie, nie musimy zniknąć bogów, żeby być przedstawicielami tego greckiego oświecenia. Więc przy wszystkich tych zmianach, ewolucji,
ja nie widzę, żeby to są nurty, które ze sobą współistnieją i potem współistnieją też przy, mam wrażenie, w epoce nowożytnej. Oczywiście XX wiek jest zdecydowanie inny na wielu poziomach, ale to raczej jest problem XX wieku, nie tylko zresztą intelektualny, również problem no, naszych dramatycznych doświadczeń, które bardzo mocno wstrząsają, chociaż niespektakularnie, religijnością tak zwanego Zachodu. Myślałem o takich wyjaśnieniach u epikuryzmu. U Epikura się pojawia, no on tak stara się ludzi wesprzeć i pocieszyć ich, że nie ma się czego bać. I jednym, bo lęk jest źródłem cierpienia ważnym, jednym z nich jest lęk przed bogami. I on wyjaśnia, że ci bogowie, to jest jednak zmiana obrazu, nie interesują się w ogóle naszym światem, bo one żyją gdzieś tam w międzyświatach i w ogóle no, to jest kompletnie odwrotnie niż czyli wyobrażenia na temat bogów, one się zmieniały, ale rozumiem, że to jest jakaś elita filozoficzna. To elita i bardzo podejrzana dla kolejnych pokoleń starożytnych, także w Rzymie potem, no to bynajmniej w żaden sposób to nie jest myśl popularna, choć oczywiście jak to elitarne poglądy, także religijne, w różnych kulturach i różnych czasach, musimy sobie wyobrazić, że na pewno jakieś elementy przenikania tego epikureizmu w bardzo zwulgaryzowanej formie do, powiedzmy, postaw ludzi wykształconych. A to, co jest być może ważne, tutaj być może trochę wycofam się z tego, co powiedziałem przed chwilą, to, że ta zmiana kultury, która się zaczyna w końcu V wieku, między innymi się przejawia specjalizacją różnych form życia intelektualnego, ona również tworzy nową jakość przez to, że tworzy kulturę miejską po raz pierwszy w dziejach, taką kulturę miejską na wielką skalę, która będzie dominować w czasach hellenistycznych, a potem rzymskich, w której to wykształcenie, nazwijmy to retoryczne, polityczno-retoryczne, którego elementem będą pewne poglądy filozoficzne, oczywiście odpowiednio ograniczone, wypreparowane, będzie tak istotne, że właściwie gdzieś tam w czasach Cesarstwa Rzymskiego no, każdy wykształcony Grek czy Rzymianin może sobie powiedzieć o sobie, że jest platonikiem, zwłaszcza stoikiem, ale również epikurejczykiem, łącząc jakoś to wszystko w jedną w miarę strawną zupę. I w tej zupie oczywiście jakieś takie właśnie poglądy na temat bogów już bardzo chłodne mogą się znaleźć i ta grupa zapewne rośnie, ale to nie zmienia faktu, że na poziomie rytuału, na poziomie życia codziennego to nadal będzie niezwykle ważne. Więc być może ta specjalizacja i kultura miejska, kultura retoryczno-filozoficzno-polityczna troszkę zmienia to. No, tak jak znowu w XX wieku ten awans ogromnych mas ludzi, którzy przechodzą przez system edukacji i dochodzą wyżej niż w poprzednich epokach, trochę zmienia. Daje trochę więcej intelektualizmu codziennego, również w relacjach z bogami. Ale czy to naprawdę zmienia na dużą skalę religijność mas tak zwanych ludzi Zachodu? Nie sądzę. Jedno pytanie, które nasunęło mi się podczas lektury. W pewnym momencie w książce jest taka opowieść takiego rytuału składania ofiary, zabijania zwierzęcia i wyjaśnienie, że to jest ten moment, w którym ci współuczestnicy jednoczą się z bóstwem, z Bogiem. I także oni wygłaszają jakieś modlitwy. I to mnie intryguje, ponieważ powiedzmy tak, nasze pojęcie o modlitwie jest związane z chrześcijaństwem, z naszego świata. Jakie były modlitwy greckie? Co to znaczyło modlić się? Tak jak Ojcze Nasz, czy trochę coś inaczej? No, są pewne podobieństwa, to znaczy modlitwy mają pewne takie duże literackie formy modlitewne, które są dobrze zbadane, wydane, opracowane, nawet całkiem niedawno nowe tego rodzaju duże opracowania się ukazywały. Mają swoje pewne obowiązkowe części i w tych częściach mieści się i pochwała bóstwa, i katalog jego przydomków,
i jego czyny wielkie, czyli najważniejsze tytuły do chwały, wszystko to, co jest w modlitwach formalnych i dzisiaj w chrześcijaństwie. I jednocześnie będzie się mieścić okazja, czy szczególny powód, dla którego będziemy zwracać się do bóstwa, chcąc uzyskać coś tu i teraz. I będą elementy wotywne, będą elementy obietnicy tego, co zrobimy w zamian. Słowem, oczywiście różnice są bardzo, bardzo istotne, ale bardzo, bardzo duże, ale modlitwa jako próba nawiązania kontaktu z bóstwem jest w tym sensie dość ponadczasowa, jest, ma te cechy sformalizowane również w starożytności. Czy to jest publiczna deklamacja, ktoś wykrzykuje, czy grupa ludzi wykrzykuje te modlitwy, czy ktoś prywatnie się modli? To zależy od okazji. W wypadku ofiary modlitwa jest, przynajmniej jeśli opierać się na tym, co widzimy w sztuce greckiej, gdzie pewne konwencje malarstwa wazowego pozwalają nam stwierdzić, czy postać przewodnicząca rytuałowi ofiarnemu mówi głośno, czy mówi cicho, to w tej sytuacji zapewne jest to cicha modlitwa osoby, która przygotowuje zwierzę do zabicia na ofiarę, ale są też sytuacje, w których modlitwa jest głośna, zbiorowa, będzie przedmiotem rytuału, który ma być słyszany dla wszystkich, albo przeciwnie, kiedy ten rytuał nadal jest głośny i zbiorowy, ale jest misteryjny i w związku z tym ludzie niewtajemniczeni nie mają tego słyszeć. Pytanie, które możemy sobie zadać, to jest raczej pytanie o to, czy kiedyś na nie odpowiadano negatywnie, niesłusznie, czy możemy mówić, a jeśli tak, to od którego momentu, o tej, nazwijmy to, modlitwie w sercu, to znaczy modlitwie indywidualnej, w której wierny próbuje z bóstwem nawiązać kontakt. Bez poruszania ustami. Nie tylko bez poruszania ustami, ale bez obecności innych. Mhm. Tak, bez uczestnictwa w zbiorowym rytuale. Kiedyś wydawało się, że to jest rzecz bardzo czy dość późna. Dziś już tego chyba nie jesteśmy tacy pewni. Coraz więcej z tych naszych takich właśnie prostych różnic, które widzimy między światem starożytnym a naszym w kategoriach przeżycia religijnego, niekiedy, jak widzimy, przesadnie podkreślano przez długi czas. Chciałem zapytać teraz o pojęcie winy. W pewnym momencie, na początku książki, tutaj pada takie sformułowanie: nie ma ludzi niewinnych. To mi nasunęło taką moją lekturę książki Friedricha Waltera Otto, Epifania, ona niedawno wyszła. I on właśnie, mówiąc o świecie homeryckim, on będzie jakby próbował pokazać różnicę tamtego świata, która polega na tym, że w tamtym świecie nie ma pojęcia winy taką indywidualnej, jak my to rozumiemy. On dowodzi, że w języku greckim w ogóle nie ma słowa wola, czyli nie, ktoś nie może sam z siebie tego zrobić. Później zresztą szukałem, są książki, opracowania, że nie ma tego u Arystotelesa. To jest zresztą ciekawe, bo w historii filozofii, w podręcznikach historii filozofii u Arystotelesa jest już wola. To jest jakby średniowieczny wykład Arystotelesa, no on decyduje o tym, jak się go czyta. Natomiast, no właśnie, teraz jest to pytanie. Walter ten Friedrich Otto, on będzie tłumaczył coś takiego, że ci ludzie, którzy tam są aktywnymi, oni czy robią rzeczy potworne, czy piękne, to oni tego nie mają za to winy, bo na przykład te potworne rzeczy ktoś, jakieś bóstwo im podpowiedziało, skusiło ich, żeby tak zrobili. Oni oczywiście później ponoszą wszystkie konsekwencje, natomiast no, to jest taka sugestia tamtego, no bo znów, no, możemy przesadzić oczywiście, ale my mamy, patrzymy na świat ten starożytny oczyma, naszymi oczyma, gdzie pojęcie indywidualnej winy, poczucia winy i w ogóle teraz jeszcze przecież jest to przedmiotem
zabiegów, także terapii, że ludzie się czują winni, obciążeni winą. I teraz, no, Friedrich, to zabrzmiało mi w taki sposób, jakby oni istnieli w kompletnie innym układzie kulturowym, gdzie no pewnie jakieś tam ich odczucia, że źle zrobili, czy dobrze są, ale jakby nie ma ich odpowiedzialności. Właśnie pojęcie odpowiedzialności w ogóle, które jest nowoczesnym pojęciem odpowiedzialności właściwie w nowożytnej filozofii, no to tutaj odpowiedzialność za czyny ludzkie jest taka, że oni jak coś zrobią, mogą ponieść konsekwencje, ale to wszystko. No, przypuszczam, że to jest jedno z największych pytań w ogóle, jakie można zadać starożytnym. I w XIX, XX wieku było przedmiotem zainteresowań i filozofów, i antropologów kultury, i badaczy religii. A teraz jest już mniej. Jedna z takich najważniejszych książek na temat problemu winy od starożytności, od Homera, po czas późnego, powiedzmy, po oświecenie z grubsza, powstała w 90-tych latach XX wieku, wielki, bardzo młody wówczas badacz Michael Wurrier, który teraz pisze drugą część tej książki, niejako ją napisał. I ciekawe było to, że czas przyszedł taki, że ta książka właśnie, niezwykle fundamentalna książka, niezwykle ważna, że właściwie nie wywołała żadnej dyskusji, bo to właśnie już jest czas, kiedy ludzie przestali o tym problemie dyskutować po całym XX wieku i XIX. Tylko że tutaj mamy i problem metody, i problem dziejów intelektualnych Europy. Problem metody jest taki, że duża część badaczy tych późnych niemieckich humanizmów, czyli powiedzmy końca XIX wieku, początku XX wieku, w sposób niezwykle płodny i do dzisiaj bardzo inspirujący, badała słowa, szukając za nimi pojęć i szukając za nimi zjawisk. I to stwierdzenie, że jak nie ma słowa, to nie ma zjawiska, które może się nam wydawać zdroworozsądkowo słuszne, wcale słuszne być nie musi. To jest jeden problem. Ale nawet niezależnie od słów, które są albo ich nie ma, no ten słynny przykład, że Grecy nie mają, tak jak my mamy, wyspecjalizowanego słowa abstrakcyjnego na miłość. No ale co to znaczy w praktyce? Że nie ma tego rodzaju emocjonalnej relacji między ludźmi, którą byśmy nazwali miłością? To znaczy tyle, że nie ma konwencji literackich, w których opisywanie tego typu zjawisk będzie potrzebne, będzie miało swoje miejsce i użyje się słów, które są do tego i się wyspecjalizują jakieś słowa. To nie jest, innymi słowy, takie bardzo bezpośrednie. To przejście między słowem a zjawiskiem nie jest koniecznie ostatecznym dowodem na cokolwiek. To jest jakby uwaga pierwsza. Ale to podejście, o którym wspomniałeś u Otto, u Waltera Otto, właśnie żeby go też cały czas trzeba, tak jak to robisz, podkreślać, że to nie jest ten drugi wielki Rudolf Otto teologiczny. To jest szersze zagadnienie i szersza moda w nauce anglosaskiej. Eric Dodds podkreślał właśnie, że bohaterowie Homera są, by się tak wyrazić, zewnątrz sterowni, żyją, bogowie jakby narzucają im, oni się nie czują winni, zawsze zwalą to na bogów, jak Agamemnon na początku, w pewnym momencie Iliady, bo żyją w czymś, co można by nazwać kulturą wstydu, którą kultura winy zastępuje dopiero później, na jakimś etapie rozwoju. I bardzo ważny nurt w ogóle brytyjskiego badania starożytności to jest badanie tego, co inny wielki brytyjski uczony nazwał sprawiedliwością zeusową. Czy Zeus jest tak, jak, znowu strasznie skracając, tak jak Bóg chrześcijański jest gwarancją sprawiedliwości, ale też właśnie kimś, kto będzie ludziom narzucał winę, czy też nie. Kolejne wielkie, naprawdę fundamentalne książki powstawały, jedna po drugiej, by kłócić się z poprzednikiem, który właśnie to mówił, że tak, albo że inaczej. I właściwie też w jakimś momencie ucichła ta dyskusja, ale przynajmniej trzy pokolenia podstawowych zupełnie badaczy antyku brytyjskich na ten temat się
wypowiadało. Więc to poczucie winy być może trzeba przeformułować, bo w każdej kulturze ta wina jest inna po prostu i tutaj pojawiało się słowo odpowiedzialność. W niektórych kulturach albo dla niektórych ludzi ta granica między polem semantycznym, ale także życiowymi konsekwencjami winy i odpowiedzialności nie jest tak bardzo duża. Możemy sobie powiedzieć na pewno, bo to było punktem wyjścia refleksji takiej jak Waltera Otto czy właśnie czy Erika Dotsa, że Grecy nie są chrześcijanami i ich poczucie winy nie jest poczuciem winy chrześcijańskim. To na pewno. Jeżeli próbujemy startować od standardów, które my uważamy za głęboko, by się tak wyrazić, obiektywne, ukształtowane przez tradycję chrześcijańską czy judeochrześcijańską, a potem na gruncie tej tradycji zbudowane w psychologii głębi, psychoanalizie i tak dalej, jeżeli traktujemy te nasze kategorie jako całkowicie obiektywne i w związku z tym poszukujemy, czy coś podobnego mieli starożytni, to być może tego nie znajdziemy. No, ale jeżeli jesteśmy mniej przywiązani do myśli o tym, że cokolwiek w naszej kulturze jest obiektywne i raczej szukamy, nawet jeżeli zakładamy pewne stałe w myśli ludzkiej i wrażliwości ludzkiej, próbujemy nie tyle zdiagnozować, co opisać specyfikę poszczególnych epok, to wtedy być może zbliżymy się bardziej do tego, co może być przedmiotem badania historyka i powiemy sobie, tak, greckie poczucie winy było inne niż nasze. A dlaczego miałoby być takie samo? Ale fenomenem Greków, znowu wracam obsesyjnie do tego, o czym mówię od początku cały czas, jest to, że nasze kategorie poczucia winy, nawet w tym wymiarze właśnie psychoanalitycznym, są efektem przemyślenia i życia w naszej kulturze starożytnych Greków w dużej mierze. Nie tylko poprzez terminy, które przydajemy tak kompleksom Edypa czy czegokolwiek, ale po prostu poprzez nasze życie z, powiedzmy właśnie, Sofoklesem. I w tym sensie ta inność, którą musimy założyć i opisać, to jest nasze zadanie, jest jednocześnie taką ostrogą sokratejską trochę, która nas, czy ten gzem, który nas gryzie w różnych epokach, może w różne części ciała nas gryzie w różnych epokach, ale gryzie z równą siłą i każe nam kształtować nasze kategorie kultury. Więc ja bym jakoś tak, może nie do końca uczciwie wybrnął z pytania, które zadałeś. Ja może pod analogiczny wątek chciałbym poruszyć, mianowicie poczucie sprawczości. Jakby, no ja sobie tak to wyobrażam w historii filozofii, że istnieje przesunięcie tej poczucia sprawczości na jednostkę. To jest chrześcijaństwo, bo tam jest ta indywidualna odpowiedzialność, teoria sumienia, nie będę w to wchodził. Teraz jak to jest u tego człowieka antycznego? Ktoś coś dokonał, wielkie dzieło, wielką zbrodnię. Teraz czy, no... To oczywiście no ja zakładam, że to nie jest co kompletnie odklejone, więc że oni wiedzą, że to oni dokonali, ale czy oni to dokonali, czy oni i bogowie, czy bogowie dokonali tego ich rękoma? No wszystko naraz, ale tu znowu można by znaleźć w chrześcijaństwie w różnych jego momentach bardzo analogiczne zjawiska. Znowu ten przełom, który się dzieje w Grecji gdzieś pod koniec V wieku, przed naszą erą, jest przełomem, a potem właśnie z Platonem, kiedy pojawiają się takie nurty intelektualne, które chcą się programowo oderwać od polityki. To znaczy można żyć bez wspólnoty. W tej sytuacji nasze poczucie sprawczości, zwłaszcza w dziedzinie właśnie polityki, wielkich wydarzeń i tak dalej, będzie oczywiście miało inne podstawy, no nazwijmy to w rzeczywistości społeczno-politycznej. Takim przykładem, który często się przywołuje, jest to, co się dzieje w ciągu IV wieku, kiedy i później w epoce hellenistycznej, kiedy w greckim świecie pojawia się, on istnieje wcześniej, ale nagle okazuje się niezwykle ważny, kult bóstw losu. Tyche, potem nazywanej przez Rzymian fortuną,
który w dużej mierze przypisywany jest temu, że tak wielkie wydarzenia i kryzysy wokół nas się dzieją i zmieniają nasze życie bez naszego udziału, że właściwie wszyscy jesteśmy poddani fortunie. No, my myślę, że bylibyśmy doskonałymi wyznawcami Tychę w naszych czasach. Tak ona przynajmniej od 20 kilku lat bruździ nam cały czas i pewnie jeszcze długo nie przestanie. Ale drugą stroną tego jest problem, o którym mówisz. To znaczy, skoro jesteśmy tak bardzo uzależnieni od, powiedzmy, no, drobnych wahań nastrojów bóstw, które nami kierują, mogą popchnąć nas, bo ja wiem, oddać w niewolę i popędzić tysiące kilometrów ten czy inny w głąb tego czy innego imperium, z którym mieliśmy nieszczęście sąsiadować, to z drugiej strony, kiedy nagle pojawia się Aleksander Wielki i jego następcy, to znaczy człowiek, który sam zmienia dzieje poprzez to, że wyruszając z kilkudziesięcioma tysiącami ludzi młokos na wyprawę wojenną, dochodzi do Indii, obala największe imperium dotychczasowe, tworzy jeszcze, no troszeczkę mniejsze, ale w każdym razie nietrwałe, ale robi to w ciągu kilku lat. Robi to jeden człowiek, a po nim następni hellenistyczni władcy, no, rządzą na prawie tak samo wielkich terytoriach i znowu od ich działań zależy los ludzi, los kontynentów, pojedynczych ludzi. To mamy z kolei taką tendencję, by tych ludzi uważać za coś więcej niż ludzi. Może samych bogów, a może przynajmniej dzieci bogów, rzeczywiste dzieci bogów, nie te legendarne, albo przynajmniej za epifanię bogów. I tu widzimy całą plejadę przydomków bóstw greckich, królów greckich epoki hellenistycznej, które trzeba traktować poważnie. Jak ktoś nazywa króla Ptolemeuszem Zbawicielem, Zbawcą, Soterem, albo Antiochem Bogiem Objawionym, Epifanesem, to nie dlatego tylko, że jest to element, powiedziałbym, no, wazyliniarstwa dworskiego, ale dlatego, że w ręku tych ludzi nie tylko są losy milionów i że ich wielkie czyny, no a jak mniejsze, to tracą władzę i przestają mieć problem z ich przydomkami, wtedy ktoś inny się pojawia na ich miejsce, będą decydować o losach ludzi, których sprawczość jest żadna i dlatego właśnie mają fortunę, ale są też tacy, których sprawczość jest całkowita. I teraz jak to wpływa na myśl o odpowiedzialności, sprawczości, winie i tak dalej, no to to są właśnie dzieje filozofii hellenistycznej i powiedziałbym, nie jako historyk filozofii, którym nie jestem, podglebie wielkiej kariery stoicyzmu, który będzie między innymi tym się zajmował, wyjaśniał nam to, jak to jest, że my jesteśmy tu, gdzie jesteśmy i mamy swoje zadania i jak to jest, że ten świat co jakiś czas się będzie zmieniał i odradzał. Ta zmiana będzie bardzo wyraźna. No tutaj nie trzeba jeszcze chrześcijaństwa. Jak przyjdzie chrześcijaństwo, to oczywiście ona pójdzie w innym kierunku, ale ta zmiana się znowu zaczyna jak wiele innych rzeczy. Trochę dlatego ja książkę tę kończę właściwie w Atenach epoki późnoklasycznej. To się właśnie dzieje gdzieś pod koniec V wieku i potem w IV wieku i dalej buduje się nowy świat na bardzo różnych zasadach. Także jeśli chodzi o jednostkę, bo jej relacje z bogami i ze światem, ten świat będzie nagle zupełnie inny niż przedtem, również geograficznie. Jeszcze jedną kwestię, inną kwestię chciałbym poruszyć, mianowicie w pewnym momencie w książce pojawiają się takie refleksje nad elitaryzmem Ateńczyków, nad tym, jak bardzo trudno jest zostać obywatelem. I tam nawet pojawiają się takie określenia, jakby to powiedzieć, krytyczne, że to jest jakby apartheid, czy też może nawet rasizm się pojawia, że ja pomyślałem sobie wtedy, czytając to, no tak, ale
weźmy na to, kto może zostać obywatelem państwa w Unii Europejskiej. No właściwie to jest ta sama sytuacja, no bo kontrargumentem, Ateńczycy nie chcą, bardzo trudno jest dostać obywatelstwo, właściwie to tutaj w książce to jest tak plastycznie opisywane, właściwie jak dostanie, to jeszcze może stracić, no jest to praktycznie zamknięta grupa. No ale ja sobie myślę tak, no ich już jest, już nawet nie chodzi tylko o Atenę, że 30 tysięcy, ale no, nie mogą dawać każdemu, bo to się rozwali system. Europa i emigracja, no to jest ten problem. Możemy wpuścić 100 milionów, czy tam z 200 ludzi, a oni chętnie przyjadą. Bo to jest wtedy danie im obywatelstwa. No, różnica jest znacząca, bo mamy do czynienia z organizmem politycznym, o bardzo nie powiedziałeś, niedużej skali, ale nawet w starożytności ta zawiść, powiedzmy, obywatelska grecka była wyjątkiem na tle chociażby rzymskim, gdzie w wyniku rzymskiego podboju z czasem po prostu naturalnie stajemy się obywatelami, najpierw będąc ofiarami Rzymian, a potem nawet rzymskim cesarzem. W którymś tam pokoleniu, będąc członkiem elity nie tak dawno podbitej prowincji. I ta, że tak powiem, siła przyciągania i integracji obcych jest w dużej mierze mechanizmem, przyczyną sukcesu rzymskiego imperium. I tu znowu szukając dalekich analogii, ale nie szukając daleko, bardzo podobno nie można myśleć o Stanach Zjednoczonych, które są po prostu krajem integrującym nieustannie, oczywiście nie bez problemów, nie bez gwałtownych ograniczeń i odrzuceń, no w powiedzmy początku XX czy końcu XIX wieku wielka reakcja przeciwko imigracji z Chin, która na pewien czas w ogóle zamyka możliwość dostania obywatelstwa przez osoby chińskiego pochodzenia, decyzją parlamentu w ogóle, nawet jak już mieszkają długo w Stanach i tak dalej. Tradycja europejska jest inna, bo w tej tradycji no, prawo ziemi i urodzenia w danej ziemi jest trochę podobnie jak w Grecji decydujące, ale jednak integracja trwa nieustannie i ta integracja oczywiście no, na skalę, którą może wytrzymać system, będzie trwała dalej. Ja przypuszczam, że ona w dużej mierze jest źródłem siły, może być źródłem problemów, ale jest to rzecz nieporównywalna z Grecją, gdzie poczucie, nazwijmy to, elitarności obywatelstwa wobec wszystkich tych, którzy nimi nie są, a są niekiedy liczniejsi od nas, to jest doświadczenie, którego my nie mamy. Niezależnie od tego, imigracja, nie imigracja, mówimy o ludziach, na których patrzymy jako na mniejszość. Otóż musimy sobie wyobrazić starożytnych Greków, którzy żyją w świecie, gdzie obywatel jest zawsze mniejszością. Po pierwsze wobec ogromnej liczby, nie zawsze mas, ale dużej liczby niewolników. Po drugie wobec dużej liczby metoików, perioików, ludzi, którzy nie mają praw obywatelskich, a mieszkają wśród nas albo dookoła nas i mają bardzo ograniczone prawa, a bardzo ciężkie obowiązki na rzecz polis, na przykład obowiązek służby wojskowej, płacenia podatków. No i do tego wszyscy ci, którzy są niby członkami rodzin obywatelskich, ale nie są obywatelami, jak kobiety, dzieci i tak dalej. Słowem, jest to świat, w którym ten super elitarny punkt widzenia jest czymś różniącym ich od nas w sposób zupełnie radykalny. Oczywiście nie było tak jeszcze niedawno. Powiedzmy, jeśli byśmy teraz się cofnęli w czasie o 100 lat albo więcej niż 100 lat, to żylibyśmy w świecie bardzo podobnym do świata starożytnych Greków, w którym prawa obywatelskie, na przykład prawo głosowania albo wybierania na bycia wybieranym na urzędy przysługuje tylko ludziom o pewnym cenzusie majątkowym albo wysokim cenzusie wykształcenia. Mamy te, nazwijmy to, republiki cenzusowe, mówiąc językiem nietechnicznym. Więc ten nasz świat, który nas tak bardzo różni od Greków, to jest świat ostatnich 100 lat. To musimy o tym pamiętać.
on jeszcze całkiem niedawno był zupełnie inny. Świat, w którym kobiety nie mają wstępu na studia. Tu zresztą akurat mało jest takich rzeczy, ale możemy być bardzo dumni z naszej tradycji, gdzie na skalę światową na przykład udział przez pewien czas kobiet w i życiu akademickim, właśnie w statystycznie w gronie studentów po I wojnie światowej był nieporównanie większy niż na przykład w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii czy gdzie poza Francją, czy gdzie indziej. Ale ten świat jeszcze 100 lat temu taki był. Ten świat, w którym my oczekujemy, że od naszego doświadczenia codziennego, doświadczenia z grubsza równości i to równości przynajmniej większości ludzi mieszkających na danym terenie, no to jest świat z ostatniego stulecia, powoli się tworzący, a tak naprawdę świat po II wojnie światowej. Może dopytam o kwestię tego arystokracji ateńskiej przynajmniej. Tam w pewnym momencie pewnie Solon to zrobił, jeśli się nie mylę oczywiście, ale mogę się mylić, bo będę poprawiony od razu. Arystokratą jest jeszcze ze względu na status majątkowy. Ten cenzus majątkowy decyduje. No i ja sobie myślałem w ten sposób, że no jednak można wypaść, można znów wrócić do tego statusu. Zależy pewnie, domyślam się, że od składanych danin na temat, na rzecz państwa to zależał ten status. Więc to jest przedziwne, bo gdy ja sobie wyobrażam ten koncept arystokracji, ten z ostatnich 500 lat w Europie, to tam jest taka przynależność krwi. Tam jest, no nie wiem jak to nazwać, no ale to jest takie, że to jest taka grupa, to jest fizycznie odmienna, a tam tego w ogóle nie ma, więc... To znaczy, tam próbuje to być, to znaczy każda elita próbuje być elitą trwałą, więc ludzie, którzy będą przez pokolenia pamiętali o tym, że należeli do arystokracji i w Grecji musieli funkcjonować, tyle tylko, że ponieważ w Grecji, po pierwsze, wszyscy obywatele są sobie równi i nie ma różnic stanowych, czyli ta grupa obywateli w zasadzie jest szlachtą, powiedzmy, nie arystokracją. I w związku z tym wewnątrz ich różnice są w gruncie rzeczy funkcjonalne, faktyczne, a nie prawne. Nikt nie jest lepszy od kogoś innego prawnie. Oczywiście jak ktoś jest bogatszy, silniejszy, mądrzejszy i tak dalej, to będzie miał więcej do powiedzenia. Ale to są sprawy znowu praktyczne. Ale jest też powód po temu polityczno-ekonomiczny. Ta arystokracja, która przynajmniej przez stulecia, też zmieniając się bardzo i mamy nowe arystokracje, stare arystokracje w Europie i tak dalej, to jest przede wszystkim elita, która przekazuje z pokolenia na pokolenie nie tylko swoje tytuły, ale swoje majątki, aż do momentu, kiedy nagle te majątki zaczynają się rozsypywać. Otóż Grecja ekonomicznie jest krajem starożytna, w którym przekazywanie trwałe majątku z pokolenia na pokolenie, dużych majątków, jest bardzo trudne, bo po pierwsze, bardzo trudno zrobić duży majątek. Ziemia jest biedna, tak naprawdę najwięcej gwałtownie wzbogacić się można na handlu dalekomorskim, który jest niezwykle niebezpieczny i raz na jakiś czas po prostu nasz statek zatonie, oby nie zatonął z nami na pokładzie, więc nasz majątek nawet bogatej rodziny arystokratycznej rozsypie się w proch, na co narzeka już w jednym ze swoich wierszy Safona, arystokratka z wyspy Lesbos. A z drugiej strony arystokracja tego typu trwałego europejskiego jest tam, gdzie są królowie, gdzie jest monarchia, bo najwięcej możemy dostać majątku od władcy. Nadania ziemi, tytuły dworskie i tak dalej. Jak nie ma kogoś takiego, kto, że tak powiem, ma ogromne zasoby, który może wynagradzać ludzi, albo przekupić ludzi, których chce, to znowu ukształtowanie się grupy o potężnych podstawach ekonomicznych jest właściwie niemożliwe. W związku z tym w Grecji arystokracja nie mogła powstać, ale problem idzie jeszcze głębiej niż powiedziałeś, jest jeszcze bardziej bolesny, bo to samo, co dotyczy arystokracji, dotyczy obywateli. Do pewnego momentu, do momentu, kiedy powstaje demokracja i obywatelem jest każdy Ateńczyk wolny właściwie,
funkcjonuje w Grecji zasada, że obywatelem jest ten, kto ma wystarczająco dużo ziemi, czyli majątku, żeby walczyć w obronie ojczyzny, żeby się, jeszcze właśnie to jest ta definicja Arystotelesa również tradycyjna, ten, co potrafi uzbroić się jak hoplita dla służby państwowej. No ale jak ktoś taki traci pozycję, traci ziemię, przyszedł nieurodzaj, głód i powoli wszystko to zmarniało, to ktoś taki przestaje być obywatelem, jak spróbuje przyjść na zgromadzenie. My niedokładnie wiemy, jak to działało w praktyce, ale możemy sobie wyobrazić, że jak ktoś taki, kto stracił majątek, już nie ma ziemi albo ma jej zbyt mało, żeby utrzymać siebie i rodzinę, przyjdzie na zgromadzenie ludowe, to go pogonią kijami albo psami poszczują. I problem z takimi ludźmi, których Grecy nazywają parobkami, tchetami, widzimy już u Homera, gdzie w jednej z opowieści fałszywego Odysa słyszymy, jeszcze niedawno byłem kimś, teraz jestem już biednym najmitą, ale gdybyście mi dali uzbrojenie, to byłbym wojownikiem w pierwszym szeregu hoplitów, mówi fałszywie, udając kogoś innego, przebrany przez Atenę wśród zalotników, Odyseusz. Ten problem, kto jest, a kto nie jest obywatelem, rozwiązany dopiero przez demokrację ateńską, to jest jeden z największych kłopotów, bo arystokrata to arystokrata, ale my możemy stracić naszą pozycję jako człowiek równy innym ludziom z powodów ekonomicznych. Przestać być obywatelem, tak jakbyśmy dzisiaj wyobrazili sobie, że prawa obywatelskie traci każdy, powiedzmy, kto traci dom. Ta sytuacja powoduje po pierwsze ogromne napięcia społeczne, powoduje istnienie grupy ludzi, którzy są, no takim, mają wielki potencjał społecznego buntu i jednocześnie powoduje między innymi konieczność zmiany w tej szczególnie wielkiej polis, jaką są Ateny, na której końcu będzie już demokracja, która tych ludzi po prostu przyjmie jako obywateli, niezależnie od tego, czy mają ziemię, mają majątek, czy nie. I to będzie być może największa rewolucja społeczno-polityczna, znowu jakoś prefigurująca nasze wrażliwości, nasz świat polityki. W pewnym momencie w książce, w opisie o tych relacji właśnie wewnątrz miasta, wewnątrz polis, pojawia się jakby taka reguła, no reguła takiej rodzinności, bliskich wspierać, wrogom szkodzić. To jest no, związane z tym, akurat teraz właśnie w tych prawach Platona ci rozmówcy Ateńczyka, a on, tak, on z nimi tak rozmawia i zaczyna z nimi rozmawiać i właściwie się zgadzają, że świat, w którym oni żyją, to jest świat wojny. Wojna jest codziennością, a pokój jest tylko przerwą w wojnie. Tam ich ten Ateńczyk próbuje troszkę w innych kierunkach skierować. To tak na marginesie, więc to wrogom szkodzić to jest właśnie ta wojna, permanentna praktycznie. No i ja chciałem to skontrastować z taką wypowiedzią Sokratesa z państwa, w której on mówi, wolałbym sam doznawać tam krzywdy czy niesprawiedliwości, niż ją wyrządzać komuś. Teraz cóż to jest za kwiatek? On później zrobił gigantyczną karierę, ale co to jest? To jest jakaś tradycja? Czy to jest Sokrates? Czy to jest Platon, który polemizuje? No to jest, mówiąc najkrócej, europejski intelektualizm. Mamy prawo kwestionować przyjęte wzorce zachowania, przyjęte systemy wartości. Ja bym to tak rozumiał. Zresztą w tym miejscu, o którym mówisz, jeśli dobrze pamiętam, strasznie dawno zaczytałem, mówi się o czymś jeszcze więcej, że właśnie dlatego, że nasz świat naturalnie jest światem konfliktu, to polityka należy do tej samej dziedziny, co myślistwo. To jest sztuka ktetike, czyli pozyskiwania rzeczy, tak, oczywiście kosztem innego. Zarówno polityka wewnętrzna, w domyśle, może zewnętrzna, to wiadomo. I to jest świat, który, no, powiedziałbym, mówi to, co właściwie myśli każdy polityk pewnie każdych czasów, ale w którym jednocześnie pojawia się myśl, że to wcale nie jest właściwa postawa, tyle tylko, że no, Sokratesa ta postawa zaprowadziła tam, gdzie go zaprowadziła. Oczywiście trochę ironizuję, bo skomplikowana sprawa jego
procesu, ale ważne jest to, że jest to pewnego rodzaju paradoks i prowokacja, bo Sokrates jest przede wszystkim prowokatorem. Tylko że specyfika grecka polegać będzie na tym, że prowokatorami są również ludzie, którzy należą albo do których się przyznają te osoby, które myślą w sposób potoczny, w sposób, że tak powiem, myślą jak masy, jak większość. Ludzie mogą szanować bardzo Sofoklesa, mogą go nawet w polityce starać promować się na jego nieszczęście, mogą go uważać za wielki autorytet moralny i tak dalej, a jednocześnie Sofokles jest, tak jak Sokrates, wielkim prowokatorem. Ten ładunek prowokacji wobec własnych postaw, ja bym unikał sformułowania postaw większościowych, bo one nie muszą być większościowe, jest czymś, co u Greków bardzo wyraźnie funkcjonuje i to nie jest przypadek, że w niektórych europejskich tradycjach, zwłaszcza we Francji, mówi się wprost o tym, że ktoś jest postacią sokratejską, no, czyli właśnie kimś, kto się ciągle buntuje przeciwko własnym systemom wartości, kto krytykuje państwo. To nie zawsze jest zresztą pozytywne sformułowanie, ale właśnie tego typu intelektualizm, jak sądzę, rodzi się i jest obecny w Grecji bardzo wcześnie. To, że przenika do dialogów Platona, wydaje mi się dość naturalne, ale rzeczywiście jest to kwiatek, to znaczy to jest pewnego rodzaju prowokacja, która pozwala rozszerzyć, że tak powiem, moralnie pole naszego widzenia. Proszę Państwa, nasz czas nieubłaganie pędzi. Pytań jeszcze mam mnóstwo, ale już muszę się powstrzymywać. Mamy chwilę czasu na to, żeby Państwo zadali pytanie. Tu mamy kolegę, który poda mikrofon. Bardzo proszę, jeśli nasuwają się Państwu jakieś pytania, to zapraszam. Ja mam jeszcze jedno pytanie, ale to za chwilę. Chciałam zapytać o ostracyzm. Nas w szkole uczono, myślę, że mogę mówić nas, o tej procedurze, że na glinianych tabliczkach wypisywano imię obywatela, który ma zostać wydalony z Aten na lat 10. Natomiast w pańskiej książce i w tej poprzedniej pojawia się koncepcja głosowania dwustopniowego, że najpierw na zgromadzeniu było głosowanie dotyczące tego, czy w ogóle daną procedurę przeprowadzimy w roku, bo to była jedna procedura w roku, czy też nie. I wymagało to pewnego porozumienia pomiędzy osobami, które ewentualnie tej procedurze by podlegały. Czy zachowały się jakieś dokumenty na ten temat? O, tak, tak. Sama procedura dwustopniowa jest rzeczą nieulegającą wątpliwości. Mamy ją w opisie z IV wieku przed naszą erą. Jest nawet moment w roku, kiedy trzeba to wstępne głosowanie przeprowadzić. Pytanie oczywiście, czy możemy wstecz do V wieku rzutować tę procedurę. No i starałem się w tej książce poprzedniej udowadniać, że przynajmniej w pewnych komediach Arystofanesa widzimy ślady takiej procedury w wieku V. Ale dla mnie równie ważne jest to, że no, każde pokolenie być może ma swoich Greków, ma swoich starożytnych, a ja mam swój ostracyzm i on w dużej mierze wynika z mojego, Państwa wszystkich, doświadczenia czy pewnych wrażliwości, których nie mieli nasi poprzednicy. Kiedy mnie, Państwa, Panią uczono w szkole, że ostracyzm polega na tym, że społeczeństwo obywatelskie wyrzuci niebezpiecznego populistę z polis, po to, żeby nie zagrażał więcej polis, to z naszym doświadczeniem obywatelskim ostatnich 20 lat my już wiemy, że coś tu nie gra. Jak jakiś populista w polis niebezpieczny jest, to na pewno go się nie wyrzuci z polis. To on wyrzuci innych, bo to on ma poparcie ludu. Już bez nazwisk, bez aluzji do współczesności. I ta konstatacja, to znaczy coś jest nie tak z tą interpretacją tradycyjną, że to jest mechanizm, który miał oczyścić z niebezpiecznych populistów naszą politykę, no, wydał mi się konieczny do zakwestionowania, bo ślady
populistów, którzy odnoszą sukces, to my mamy w Atenach, mamy ich pod dostatkiem. Więc coś jest nie tak z tą tradycyjną interpretacją. Czy moja jest trafna? Nie wiem, chcę wierzyć, że tak, ale wiem na pewno, że tradycyjna jest nietrafna. Tak bym odpowiedział na pani pytanie. Proszę A wiem bardzo. To dzięki Donaldowi Trumpowi, mówiąc tak, wulgaryzując. Proszę bardzo. O. Dziękuję. Ja chciałam się zapytać o karierę stoicyzmu, który, no mam przecież, że ostatnio co tydzień wychodzą jakieś nowe bestsellery o stoicyzmie na dzień dzisiejszy i mamy takich publicznych intelektualistów, którzy zostali takimi guru od stoicyzmu i jak pan to, nie wiem, interpretuje albo jak ocenia? Ja nie jestem historykiem filozofii, więc dla mnie stoicyzm jest czymś, co znam bardzo pobieżnie z lektur, które w liceum i na studiach głównie mnie zajmowały. No ale myślę, że guru publiczni od różnych spraw, które sobie w danym sezonie wybierają buddyzm, w innym hinduizm, a w innym stoicyzm, to jest znowu w naszej kulturze rzecz wszechobecna i wcale nie zła. Ja się bym cieszył z tego, żeby pojawiło się coś modnego, co w tym sezonie będzie chodziło, bo ja wiem, w rzymskiej todze albo czemu nie. I to też jest bogactwo naszej kultury. Ja nie znam takich książek, jakoś mnie one ominęły, więc przepraszam, ale nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Proszę bardzo, kolejne pytania. Dziękuję. Moje pytanie jest trochę skomplikowane, ponieważ chciałam bardziej zapytać o poszukiwaniu swojej metody badania. Mianowicie na wybrzeżach Azji Mniejszej rozwijała się filozofia jońska, w której jakby założeniem której była myśl pozareligijna. Czy nastąpił taki moment w historii starożytnej Grecji, że spotkały się dwie racje, czyli rację Grecji, w której jeszcze trwa to myślenie politeistyczne i właśnie tego wybrzeża Azji Mniejszej, która też jest pod wpływem innych plemion, na przykład Persów. Oczywiście i w greckiej kulturze to spotkanie jest bardzo płodne. Ma ono swoje nurty, by się wyrazić, bardzo głębokie i swoje nurty powierzchowne. No te głębokie to oczywiście jest zawsze dyskusja, na ile już w VIII wieku, powiedzmy w poematach takich jak utwory Hezjoda, mamy ślady różnych kultur i elementów religii anatolijskich, właśnie z Azji Mniejszej, a bardziej powierzchowne, niekiedy wręcz anegdotyczne, a jednocześnie w naszej kulturze niezwykle ważne potem, to są takie, że anegdota starożytna przypisywała jednemu z bardzo ważnych filozofów greckich, wprawdzie nie z Azji Mniejszej, ale z północy, czyli Demokrytowi, w którego domu, którego ojca miały zatrzymać się rzekomo perski król Xerxes idący w Abderze na Grecję podczas wyprawy w 480 roku, przypisywano Demokrytowi pewne elementy nauk perskich, nauk generalnie mezopotamskich, które miały do jego teorii przeniknąć. I my nie jesteśmy pewni, czy to jest całkowita bzdura, czy też nie, ale wiemy, że później w tradycji demokrytejskiej, abderyckiej, powstał bardzo ważny nurt myśli magicznej. I Demokrytowi przypisywano bardzo intensywnie różne traktaty magiczne. Głównie o magii roślin i magii ciał niebieskich, które wykazywały daleko idące analogie właśnie z pewnymi elementami wyobrażeń świata, powiedzmy, postbabilońskiego, mezopotamskiego i tak dalej. I dla nas w naszej kulturze jest to, bo to brzmi jak taka zupełnie marginalne zjawisko. Otóż nie. Z tego właśnie, między innymi z tego źródła, w kulturze nowożytnej Europy wyrasta
pośrednio, fascynacja Orientem jako źródłem wiedzy tajemnej. To jest oczywiście Egipt w dużej mierze, ale także poprzez te tradycje filozoficzne około abderyckie, tradycja taka właśnie nawiązująca do Babilonii, i te tradycje potem w kulturze europejskiej bardzo silnie w ramach takich orientalizmów, egiptologizmów funkcjonują. Więc oczywiście to, o czym pani powiedziała, jest bardzo ważne w greckiej kulturze. Słabiej widziane, wydaje mi się, widoczne w owej Azji Mniejszej, bo trzeba sobie powiedzieć, że kontakty greckich miast na wybrzeżu Azji Mniejszej z wnętrzem Anatolii nie są tak bliskie historycznie, jakby mogło wyglądać na pierwszy rzut oka. To wynika z bardzo różnych czynników. One są, ale dużo ważniejsze są kontakty, które idą zwłaszcza poprzez te szlaki południowe, poprzez Syrię, Cypr i tak dalej. Więc ale to, o czym pani powiedziała, jest bardzo ważne w greckiej kulturze i potem przez nią w naszej nowożytnej kulturze. Proszę bardzo, kolejne pytanie. Tutaj proszę bardzo pan. Ja znowu o religię, bo mam pytanie o przydomki bóstw. Gdzieś kiedyś w podręczniku Wybrzyckiej znalazłem taką informację, jakąś taką wzmiankę źródłową, że Grecy w jakiś sposób rozróżniali bóstwa noszące te same imiona, czyli na przykład Zeus, ale mające inne przydomki. Wryło mi się tak w pamięć taki cytat o Greku, który rzekomo jednego mówił, że jeden Zeus jest mu tego dnia przychylny, a drugi Zeus jest mu nieprzychylny tego dnia. Chciałem spytać, jak Grecy rozumieli te bóstwa? Czy to były te same bóstwa, czy inne? No, na jakimś poziomie to są te same bóstwa, ale w świecie politeistycznym przydomki bóstw, czyli tak naprawdę świadomość, że to bóstwo jest czczone w jakimś konkretnym miejscu, pod jakimś przydomkiem odbiera kult, albo że opiekuje się jakimś szczególnym obszarem rzeczywistości. Zeusa możemy czcić na przykład jako Zeusa Kseniosa, czyli Zeusa, który opiekuje się wędrowcami, obcymi, ale również jako takiego, który opiekuje się naszą wspólnotą, Zeusa Polieusa, naszą polis, i niekiedy te dwie role Zeusa mogą być sprzeczne. I wtedy musimy sobie wyobrazić, że są to dwie różne postacie bóstwa. Ale nie szukając daleko, nawet w religiach monoteistycznych możemy sobie wyobrazić, bo ja wiem, znowu w związku z kultem, różne postaci Marii w różnych miejscach, w różnym kulcie i też mające różne specjalizacje. Jedne z nich będą związane z sanktuariami uzdrowicielskimi, a więc pójdziemy do nich z pielgrzymką, by wyleczyć się z jakiejś choroby i złożymy tam odpowiednie wota. Inne będą związane z zupełnie innymi momentami naszego życia albo innymi powiedzmy obszarami naszej rzeczywistości. Jest to cały czas system monoteistyczny. Więc jeżeli sobie wyobrazimy, że żyjemy w systemie politeistycznym, to oczywiście te różne realizacje bóstwa mogą być nieograniczenie bogate. Dopiero wówczas, kiedy na scenę wkroczą teologowie i zaczną sobie zadawać pytanie, czy jest w ogóle jedno bóstwo, na przykład czy Zeus i czy Dionizos i egipski Ozyrys to jest to samo bóstwo, bo przecież czcimy je podobnie, mają trochę podobny mit, czy to jest to samo bóstwo, czy może w ogóle jest tylko jedno bóstwo za wszystkimi bóstwami świata się kryjące we wszystkich religiach politeistycznych. Ale to jest pytanie, które zadadzą sobie dopiero ludzie o profilu intelektualnym, szczególnym,
i zainteresowaniach szczególnych. Na co dzień mamy osobną Marię do tego, osobną do tego, osobnego Zeusa do tego i wszystko jest w porządku. Nie mamy z tym żadnego problemu, bo dlaczego mielibyśmy mieć? Oczywiście przepraszam za tę wulgaryzację, ale tu chodzi właśnie o uświadomienie sobie tej wagi przeżycia religijnego, które dopuszcza bardzo wiele, bardzo dużą różnorodność. Tę różnorodność odbiorą nam dopiero teologowie. Nie musimy ich zawsze słuchać. Proszę bardzo, kolejne pytania. A czy my mamy jakiś wgląd w na przykład pytania z... Bo jest jakaś transmisja, prawda? Jest, tak. Tam coś się też może dziać. Może. Ale nie mamy. Tak, nie. Nie mogę tam później sprawdzić. Jasne. Nie mamy nie mamy kogoś, kto by to operował. Ja nawet nie wiem, czy na przykład to się nie wyłączyło. Ale to tak człowiek pozdrawiamy widzów po drugiej stronie lustra. Ja mam jedno pytanie, tylko nie wiem, czy uda mi się je postawić. Mianowicie jest takie zjawisko w naszej kulturze, jeśli chodzi o recepcję Grecji, idealizację tej antycznej Grecji. No i teraz chodziłoby mi o twój stosunek do tego. Ja mogę pewne nazwiska podać, no to na przykład ten poeta niemiecki wielki Hölderlin, który żyje w tym świecie Grecji, on nie wiem, czy on jest dobrym przykładem na idealizację, no ale już mamy Fryderyka Nietzschego, który ten świat grecki to jest właśnie jakiś taki wzorcowy dla niego. Jest później... No mamy Goethego przede wszystkim. Goethego, mamy Wilhelma, tego Friedricha Otto, tak. Który też przecież jest zakochany w tym świecie, i Martin Heidegger, to są filozoficzne figury, które ten świat grecki, no, są pełne zachwytu dla tego świata. Twoje odczucia, twoje opinie z perspektywy historyka, jak ty to widzisz, tę idealizację Grecji? No, jeżeli przez idealizację Grecji rozumiemy jakąś ślepą wiarę, że Grecy byli najmądrzejszymi ludźmi w dziejach i wszystko, co dobrego się stało na świecie, kiedykolwiek im zawdzięczamy, no to oczywiście jest to bardzo naiwne spojrzenie. Ale może podam taki przykład. Jeden z największych francuskich badaczy starożytności greckiej, Jean-Pierre Vernant, on i pokolenie jego, czy też sąsiednie pokolenia badaczy francuskich, dopróbowali historycznie pokazać, skąd się bierze ten przełom, także przełom intelektualny, o którym pani mówiła, na przykład to w Jonii, ten przełom, który się w VI wieku dzieje, i próbowali historycznie pokazać, skąd się w związku z tym biorą te elementy, nazwijmy to racjonalizujące czy pragmatyzujące wizję świata. I kiedy umarł Vernant, to jeden z jego uczniów włoski wydał jego wcześniej nie Vernant, tylko jego mistrz Jernet, ale rzecz dotyczy tego samego problemu, w tomie niewydanych dzieł, który się nazywał Grecy bez cudu, Grec sans miracle, co było takim pokazaniem właśnie tego, że Grecja jest taka jak wszystkie inne kultury, że w związku z tym tutaj nie ma mowy o żadnej szczególnej, o żadnej wyjątkowości. No i można tak powiedzieć, ale z drugiej strony historyk może starać się zrozumieć, skąd się biorą pewne zjawiska, ale nadal podkreślać ich wyjątkowość i ich wyjątkowe znaczenie w naszej kulturze. Więc bez idealizacji powiedziałbym, że nadal ma sens mówienie o, no może nie cudzie, ale wyjątkowym przełomie i wyjątkowej epoce, która gdzieś pomiędzy VIII a V wiekiem przed naszą erą tworzy świat myśli, z którego czerpiemy do dzisiaj, i możemy czerpać w sposób prymitywny, powierzchowny, tak białe marmury, albo też celowo powierzchowny, bo oddany pewnym emocjom, jak poezji o białych marmurach, jak w elegiach rzymskich, powiedzmy, Goethego. Ale jednocześnie możemy szukać w nim czegoś więcej i możemy widzieć ten świat jako wyjątkowy, jednocześnie nie mówiąc, że jest lepszy od innych. Ale jakoś jest nasz.
i przez to dla nas może bardziej ciekawy, może lepiej zrozumiały, a może nie, bo odległy. I to, co dla mnie jest ważne i co starałem się w tej książce zrobić, to żeby właśnie ten paradoks podkreślić. Bliskości i odległości i konieczności nieustannego radzenia sobie przez nas z tym. Ale sam ten paradoks wynika z tego, czego nauczyli nas Grecy. Bo my go czujemy. My go widzimy. I to być może jest dowód na potrzebę szczególnego traktowania Greków w naszej kulturze i podkreślania, że mimo wszystkich ważnych cech i skutków intelektualnej, duchowej globalizacji, no jeżeli mamy wybierać, czemu poświęcić bardziej, więcej z 30 godzin lekcyjnych, to raczej Grekom niż nie Grekom. Oczywiście o tych innych też trzeba uczyć, ale mamy do odrobienia pewną lekcję, którą dotąd nasza kultura odrabiała i może lepiej by było z niej nie rezygnować. Tak mi się zdaje. No i tym optymistycznym akcentem bardzo dziękuję za obecność, za spotkanie, za rozmowę. Państwu dziękuję za przybycie, za zadawane pytania. Po spotkaniu zapraszam, jeśli ktoś chce porozmawiać z panem profesorem, czy zapraszamy. Książkę do podpisu dostarczyć, to takie będą bardzo możliwości teraz. Dziękuję bardzo. To ja bardzo dziękuję. Tam można, zapraszamy.